Pani Władysława kilkadziesiąt lat temu była jedną z polskich ofiar zesłanych na Sybir. Dzisiaj ze smutkiem wspomina ciężkie czasy, kiedy nie było wody ani jedzenia, a na dworze panował bardzo duży mróz. Bardzo miałam ogromne pragnienie, chciałam pić, nie było wody. Więc proszę panią, te śruby żelazne, które tam są wewnątrz tych wagonów przy okienkach, ale to nie były okienka, to były takie szczeliny tyle. To właśnie mówię do syna, to są luksusowe warunki. Więc proszę panią, ja cały czas ssałam te zmarznięte właśnie śruby. No, oczywiście kończyło się tym, że na skórek właśnie języka i ust. Tego, no, bardzo ciężko było, głód. Bywały i takie dni, kiedy mama pani Władysławy nie szła do pracy, żeby zająć się nią i drugą, czteromiesięczną córką. Pan Andrzej też z trudem patrzy w przeszłość Polaków, bo jego mamie cudem udało się uciec przed zsyłką. Znaczy to wyglądało tak, że mieli przygotowane, najważniejsze to było, żeby mieli co jeść, nie? I mieli przygotowane około 2 worków suchego chleba. W Namysłowie 12 marca zrekonstruowano obraz minionych wydarzeń. Ofiary tej zsyłki na Syberię nawet nie mają własnych grobów. Te szczątki są porośnięte mchem, a jeszcze tego też nikt nie mówi. Część osób wyszło okaleczonych psychicznie z tej tułaczki. No po prostu mamy rodziny już porozstawiane w kamienicach, w bramach. I będziemy ich wyczytywać, i oficerów, i takich ważniejszych ludzi, którzy tam mieszkali. Cenna lekcja historii wywołała w namysłowianinach wiele emocji. Po prostu cieszę się, że może nie żyłam w tamtych czasach. W sercu się zbiera taki żal, no nawet łezka się ciśnie do oczu, że były kiedyś takie czasy. Trochę się bałem, ale jakoś przetrwałem. A czego się bałeś, powiesz nam? Bałem się, jak ci żołnierze szarpali więźniów. Całość wydarzeń przygotowała grupa rekonstrukcji historycznej OKA, która działa w Namysłowie od 2010 roku.